Witam wszystkich, więc tak, nagrywamy po raz kolejny z racji takiej, że światło dzienne jest o wiele lepsze, a światło wieczorne, już wczoraj miał być filmik na YouTubie, ale niestety światło wieczorne było słabe, wyszło wszystko rozmazane, od glacy mi się odbijało światło i niestety, ale zepsuło całą jakość, więc no myślę, że w tym świetle będzie ok, tak? Postaramy się dzisiaj porozmawiać o odbloku, tak? Co to w ogóle jest po cyklu, jak kończymy cykl, to co mamy zrobić, żeby nasz organizm wrócił do homeostazy, tak? Mam tu wszystko zapisane w punktach, punkt po punkcie i będziemy się starać to w miarę szybko, w miarę sprawnie, w ciągu może się uda kilku minut, żeby to nie trwało nie wiadomo jak długo nagrać. Więc tak, zacznijmy sobie od podstaw, tak? Podstawą jest mechanizm w ogóle działania testosteronu, sterydów, tak? Jak to w ogóle wygląda? Więc podstawową kwestią jest to, że podajemy sobie syntetyczny testosteron, nasz naturalny przestaje być produkowany w organizmie. Czyli nie produkujemy sobie testosteronu, podajemy go z zewnątrz, jajka się wyłączają, tak? Jądra się wyłączają, przysadka wyłącza testosteron i mamy go z zewnątrz. W momencie, kiedy przestajemy go podawać, tak? Czyli kończymy cykl, nie mamy go z zewnątrz, tak? I nasz naturalny musi się po prostu zacząć produkować. Czyli organizm musi wrócić do normy. I w momencie, kiedy kończymy cykl, jedna osoba wróci do normy po prostu, a druga osoba niestety nie zacznie produkować testosteronu, nie? Więc potrzebujemy odbloku, nie? I na tym ogólnie polega mechanizm działania tak naprawdę sterydów. Nie? I teraz tak, punkcik drugi to jest tak, czy odblok musi być, czy nie trzeba go robić. Więc tak jak powiedziałem przed chwilą, jedna osoba wróci sobie do normy, powiedzmy sobie od razu, po cyklu. Kończymy cykl, nie wiem, trwał on 10 lat nawet, niech będzie, nie? I nie stosuje żadnych odbloków, niczego w tym stylu, nagle pach, produkuje swój naturalny testosteron, wszystkie hormony wracają do normy, jest ok. Druga osoba będzie, powiedzmy, na mega krótkim cyklu, nie wiem, propionat przez kilka tygodni, tak, niech będzie tydzień, dwa nawet, zablokuje się i, powiedzmy sobie, wraca do homeostazy, do normalnego funkcjonowania, powiedzmy, przez pół roku, nie? No i teraz co się dzieje? Przez te pół roku nie produkuje naturalnego testosteronu albo go produkuje w mega małych ilościach, czyli na przykład norma jest od 50 do 1000, a ona ma 100, tak? Czyli się czuje mega słabo. Po pierwsze, stany depresyjne. Po drugie, problemy ze wzwodem, problemy z libido, gromadzenie tkanki tłuszczowej, spadek masy mięśniowej, tak? Bardzo słabe samopoczucie, ospałość, brak chęci do życia, same efekty uboczne, można powiedzieć, no same problemy w życiu, więc jak nie zastosuję tego odbloku, żeby po prostu zacząć produkować naturalny testosteron, to niestety, ale będzie się przez te kilka miesięcy mega słabo czuć. No i teraz kwestia jest taka, że no, czy chcemy to robić, czy nie, tak? Ja uważam, że po każdym cyklu, nawet najkrótszym, nawet trwającym, nie wiem, parę tygodni, tydzień, dwa, trzy, cztery, pięć, to powinna zastosować jakikolwiek odblok, tak? Żeby po prostu pobudzić nasz organizm do naturalnej produkcji testosteronu. Więc tak, jak w ogóle powinien wyglądać odblok? Od tego trzeba zacząć. Z jakich środków się składać? Z HCG, tak, czyli ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej, która jest produkowana w łożysku kobiet, znaczy produkowana, hormon jest produkowany w warunkach fizjologicznych przez łożysko kobiet. Po co on jest? Po to, żeby pobudzić nam produkcję komórek Leydiga, które są w naszych jądrach, tak? Czyli żeby nasze jądra, które doznały zazwyczaj, nie zawsze, ale doznały atrofii, czyli zmniejszenia się w trakcie cyklu, to żeby je pobudzić do produkcji plemników większej, tak? Jak wiemy, na cyklu mamy mniejszą ilość plemników, są mniej ruchliwe, no i powiedzmy sobie, no potrzebujemy po cyklu dobrych 3 miesięcy, żeby doszło do nowej spermatogenezy, czyli nowej produkcji plemników. Więc musimy to pobudzić, tak? I pobudzamy to właśnie tym HCG, tak? Reszta jest w podwzgórzu i przysadce mózgowej. Więc jak ruszyć przysadkę, nie? Żeby ona produkowała testosteron. Środkiem tak zwanym klomidem, tak?
Klomid. Klomid stosujemy, jedna tabletka ma 50 mg, stosujemy go powiedzmy sobie kilka dni i on nam ruszy przysadkę. Mamy jeszcze coś takiego jak Norvadex, czyli tamoksifen. Teraz kwestia jest taka. Norvadex, tamoksifen, po co on jest? Po to, żeby zablokować damski hormon, czyli estrogeny, żeby one nie szły nam w górę. W momencie, kiedy podajemy HCG, to poruszamy testosteron, ale też poruszamy estrogeny, tak? Więc wtedy one idą w górę, a jak idą w górę, no to będziemy się słabo czuć, nie? Więc staramy się zablokować te damskie hormony i właśnie to robimy tym tamoksifenem, czyli Norvadexem, nie? Teraz tak, dawkowanie, jak powinno mniej więcej wyglądać? Takie powiedzmy przykładowe dawkowanie, które po każdym cyklu mniej więcej powinno być, to jest tak, HCG 1250 jednostek co trzeci dzień, około 10-15 tysięcy jednostek trzeba by wbić, tak? Klomid, dwie tabletki dziennie, jedna rano, jedna wieczorem, przez około 10-20 dni, tak? Tamoksifen, 30 tabletek codziennie do spania, jedna tabletka, która ma 20 mg, tak powiedzmy, przez 30 dni, tak? No i to jest taki przykładowy odblok, nie? No i teraz kwestia jest taka, no przykładowy odblok. Co trzeba zrobić po odbloku? Jak go skończyliśmy, to musimy zrobić badania. Badania przed i badania po. Powinniśmy robić badania ogólnie przed cyklem i powinniśmy robić badania przed odblokiem i po. Więc kwestia jest taka, przed, po co robimy przed? Przed odblokiem robimy sobie badania z racji takiej, żeby zbadać poziom estrogenów. Bo jeśli estrogeny są wysoko, to trzeba użyć Arimideksu bądź Symeksu, żeby je zbić. Dlatego, że tamoksifen blokuje estradiol, estrogeny nasze w organizmie, a dobrze mówię, tak, tamoksifen blokuje, a Arimideks bądź Symeks bądź jeszcze letrozol zbijają je w dół. Więc kwestia jest taka, no jeśli chcemy się dobrze czuć i żeby wszystkiemu było ok, no to warto byłoby ten estradiol mieć w normie, tak? Prolaktynę sprawdzić, prolaktynę zbijamy sobie bromergonem, cabaserem bądź diostinexem. No i teraz kwestia jest taka, jakie badania trzeba zrobić ogólnie po odbloku przede wszystkim, tak? Jak już skończymy wszystko, to trzeba zrobić tak. LH, FSH, prolaktyna, estradiol i testosteron całkowity. Jeśli za LH odpowiada nam HCG, tak? Czyli jeśli LH będzie w porządku po wszystkiemu, to jest ok, tak? Jeśli nie, to wbijamy dalej HCG. Jeśli FSH jest w porządku, ok, jeśli nie, to bierzemy klomid, który odpowiada za to. Jeśli prolaktyna jest za wysoko, to mówiłem cabaser, diostinex bądź bromergon. Jeśli estradiol jest za wysoko, to wiadomo Symex albo letrozol albo Arimidex. Tak? Jeśli testosteron jest za nisko po cyklu, bo nie podajemy go już syntetycznie, a się nie odblokował, no to warto jeszcze podnieść sobie naturalnie poziom testosteronu. Już nie będę mówić o tym, że trening dobry podnosi poziom testosteronu, sen, czy chociażby dobre odżywianie, ale jeszcze są suplementy, jak na przykład kozieradka, imbir, różnego rodzaju boostery testosteronu, suplementy, korzeń maca, palma sabałowa, bądź ashwagandha w dawkach 5 gram dziennie, tak? One podnoszą nam naturalny poziom testosteronu, więc jeśli będzie coś nie tak, no to warto zastosować taką jeszcze suplementację. Znaczy ogólnie warto zastosować tą suplementację z racji tego, że po prostu po cyklu no, łatwiej nam się będzie odblokować. Więc jeśli cały proces odblokowywania się, nazwijmy to tak, przejdzie ok, kończymy, jest wszystko cacy, nasz organizm doszedł do homeostazy, cieszymy się. Jeśli coś wyjdzie nie tak, no to już wiecie, że trzeba powtórzyć albo którykolwiek z tych środków, powtórzyć cały proces tego odblokowywania się, albo po prostu powtarzać to do skutku, tak? No i w momencie, kiedy wszystko wyjdzie ok, wtedy można powiedzieć, że jesteśmy cacy, czyli nasz organizm jest w normie i możemy się bawić, tak? Więc to wszystko, jeśli chodzi o odblok cały, jak to wygląda po cyklu. Mam nadzieję, że się podobało.
Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, jakieś komentarze. Im więcej Waszych komentarzy czy obejrzeń, tym bardziej mnie to napędza do nagrywania kolejnych filmików. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.